Hejka, hej, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Nie byłabym sobą, gdybym nie zaczęła od stanu pogodowego, jaki aktualnie mamy. Moi drodzy, aktualnie jesteśmy w totalnej... W marcu jak w garcu. Tak mówi stare przysłowie i to się, moi drodzy, sprawdza. Jest zima, noc... Zobaczcie. No, tak jakby... Nie będziemy się nad tym teraz, wiecie, specjalnie roztrząsać, natomiast nie ukrywam już naprawdę, myślę, że tak jak większość z Was, ja też już jestem zmęczona tą pogodą i marzy mi się, żeby wyjść z domu bez kurtek, kufajek, szalików, czapków. Naprawdę ten brak słońca, ja mam wrażenie, że od stycznia było tylko dosłownie, wiecie, można policzyć na palcach rąk, tyle dni słonecznych było, więc strasznie tęsknię mi za słońcem i od razu jak we vlogach poprzednich dało się zauważyć, całkowicie inna energia jest jak się wstaje i jest słonecznie. Co więcej, muszę Wam powiedzieć, że ostatnio widziałam jakieś badania, gdzieś mi się jakiś artykuł wyświetlił o tym, że... Osoby wychowywane w całkowicie innych klimatach, gdzie jest słonecznie po prostu, chyba to była jakaś Hiszpania czy Włochy, coś takiego, w ogóle jak bardzo wpływa to na mentalność ludzi, bo u nich na przykład bardzo popularne, co u nas nie do końca, jest jedzenie śniadań, nawet jak jest chłodno, czy picie kawy porannej, na zewnątrz. Tam kultura takiego bycia na zewnątrz jest bardzo popularna. Oczywiście związane jest to z pogodą, wiadomo. Natomiast właśnie w tym artykule były przywołane jakieś badania, jak bardzo duży wpływ wychowywanie się w słonecznym klimacie, takim wiecie, no słonecznym, tak jak Hiszpania, Włochy, jak to duży wpływ ma na mentalność, na nastawienie do życia, na... wiecie, sposób bycia i tak dalej. Stwierdziłam, że dzisiaj przy okazji dnia Pindy, bo taki dzień dzisiaj mam, zacznę tego vlogaska. Dzień Pindy to znaczy takie ogarnianie siebie dla mnie, czyli włosy, paznokcie, brwi, jakieś takie, wiecie, rzeczy związane z tym, żeby zadbać odrobinę o wygląd zewnętrzny. I właśnie jestem przed wizytą u Aldony. Za chwilę śmigam do salonu. Plan jest taki, żeby odrobinę podciąć włosy, ale tak malutko końcówki, zrobić sobie troszeczkę więcej jasnych refleksów, dlatego że jakoś tak, wiecie, już wyglądam tej wiosny i lata i stwierdziłam, że chcę mieć odrobinę jaśniejsze włosy. I paznokcie. Szczerze, nie potrafię już funkcjonować z takimi długimi paznokciami. Nie pamiętam, kiedy miałam tak długie paznokcie, ale szacun dla dziewczyn, które noszą takie długie paznokcie cały czas. Ja, słuchajcie, nie potrafię funkcjonować. Zaczepiam o wszystko. Ostatnio zaczepiłam tak, że aż po prostu, wiecie, od góry się ten paznokieć wygiął i prawie złamał, więc muszę skrócić te paznokcie i zrobić jakiś neutralny kolor. Dzień Pindy związany jest również z tym, że wchodzimy w taki dosyć intensywny czas. Te najbliższe tygodnie to będzie praca nad kolekcjami z Marco oraz z Dagiem, nad tymi kolekcjami wiosna-lato. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, bo to jest niezwykle satysfakcjonujące zajęcie. Jak porównam sobie na przykład pracę biurową w pracy na etat kiedyś lata wstecz, to tam tak jakby wydawało mi się, że to tak trochę nie ma celu ta praca, w sensie pisało się te dokumenty i tak dalej, to wszystko tak trochę się mieliło w koło, a tutaj tworząc na przykład buty czy torebki, projektując je wspólnie, to tak jakby finalnie mamy produkt i ja patrzę potem na tą torebkę i mówię, Boże, myśmy to wymyśliły i to jest ogromna satysfakcja, więc mam nadzieję, że uda nam się zrobić to w taki dosyć interesujący i ciekawy sposób. Już mam poukładane mniej więcej w głowie stylizację, wiem, w jaki kolor chciałabym pójść i tak jakby gdzie chciałabym, wiecie, złapać jakiś taki punkt zaczepienia. Muszę dzisiaj, bo o 20 mamy z Katarzyną zdzwonkę, bo ona jest na nartach, musimy ustalić rzeczy związane ze studiem, z ilością zdjęć, z pozycjami, jak chcemy pozować, godziny, no wiecie, takie wszystkie technikalia z tym związane, żeby otrzymać finalnie dobrą kampanię i dobry produkt. No, także bardzo się cieszę, super się cieszę, zmykam teraz, lecę na włosy, potem lecę na paznokcie, więc dzień Pindy in progress, a jutro dzień Pindy się tak jakby nie kończy, bo mam jeszcze jutro laminację. Bardzo się do niej przyzwyczaiłam i nie wyobrażam sobie teraz, wiecie, brwi bez laminacji, bo to jest ogromne ułatwienie. Więc jutro też będę dla Was nagrywać, a tymczasem spadam w ten śnieg. Znaczy, no nie w śnieg, ale wiecie, muszę dość wyjść i dojść. Więc uciekam. No i co, moi drodzy? Łapiemy się później.
Zobaczyłam, słuchajcie, ostatnio bardzo fajny przepis na TikToku na taką bagietkę na wypasie, tak to nazwę. I stwierdziłam, że dzisiaj jest ten moment, bo byłam w mojej ulubionej piekarni, więc mam świeżuteńkie, pyszne pieczywo i zrobimy to. Zrobimy to i mam nadzieję, że wyjdzie równie dobrze, jak wyglądało właśnie na tym filmiku. Ostre pazury ma, okej. Dzień dobry moi drodzy, właśnie uczyniłam 5-minutowy, najszybszy makijaż codzienny, taki, który zawsze robię, żeby gdzieś tam trochę odrobinę ogarnąć twarz. Ogarnę sobie też włosy, one są wczorajsze, więc wymagają trochę stylizacji, przeczesania i ogarnięcia, szczególnie u nasady, natomiast nie jest aż tak źle. Tak jak widziałyście we wcześniejszej części vloga, kolor ogarnięty na wiosnę. Dodałyśmy jeszcze więcej jasnego koloru. I teraz oprócz tego, że mamy ten face frame, czyli jasne pasma wokół twarzy, to dołożyłyśmy jeszcze pasma wychodzące tutaj w okolicach szyi. I kiedy ja te włosy kręcę, a kręcę je zazwyczaj o w tą stronę, o, to tutaj możecie zobaczyć, to ten jasny kolor jest bardzo widoczny i super moim zdaniem to wygląda. Właśnie jak tak fajnie, wiecie, one są tak wywinięte, to mam wrażenie, że ten jasny kolor tak trochę dodaje takiego światła do twarzy i naprawdę super to wygląda, więc już podejrzewam, dopiero wybiorę się na kolor bardziej bliżej może lata, plus jakaś pielęgnacja taka, wiecie, nawilżająca, bo to będzie taki czas mocno słoneczny. Szukam mojego suchego szamponu. Pamiętamy oczywiście o tym, że suchy szampon raz na jakiś czas nie zrobi nam krzywdy, natomiast raczej nie jest to zalecany specyfik do używania codziennie. I używany rozsądnie nie zrobi wam krzywdy, natomiast trzeba robić to rozważnie i ja ostatnio zawsze ten szampon suchy dobrze wczesuję we włosy. Kiedyś robiłam to palcami, teraz to staram się dobrze wczesywać. I wezmę ze sobą oczywiście klips w razie W, żeby je spiąć. Te klipsy mam, słuchajcie, 3 kolory. Są z HM-u i bardzo gorąco wam je polecam. Klipsy. Klipsy jak nasze mamy. Mam dzisiaj trochę rzeczy do załatwienia. Dzieciaki jeszcze śpią, bo jest bardzo rano, więc spróbuję jeszcze załapać się na spokojną poranną kawę. A jak wrócę po południu, to przetestujemy wspólnie kolejny przepis z TikToka, bo ta zapiekanka, którą robiłam wcześniej, okazała się strzałem w dziesiątkę. No dawno nie jadłam tak pysznej rzeczy i znalazłam taki fajny przepis na ekspresowy obiad. Na taki obiad też, który się sam w zasadzie robi, a ja bardzo lubię takie sprawne przepisy. Także mam nadzieję, że wyjdzie, bo to pierwszy raz będę testować, więc to po południu. Uciekam. Zobaczcie, co sobie dzisiaj kupiłam. Takie organizery do lodówki w Lidlu, przeźroczyste i właśnie jestem na etapie organizowania lodówki. Tutaj wszystko jest w szkle.
owoce, maliny, borówki, tutaj są też rzodkiewki. No i fajnie, powiem wam, te organizery. Zobaczcie, tutaj fajnie można sobie wkładać wszystkie jogurty, jakieś takie gadżety. Łatwiej się wtedy z tego korzysta, bo nawet można wysunąć takie coś, wyciągnąć. Ja mam trochę świra na punkcie czystej lodówki zorganizowanej, więc to jest zawsze dla mnie na plus. Także polecam, jeżeli lubicie tak ładnie zorganizowaną lodówkę, to te organizery są spoko. No i w dalszym ciągu po raz enty polecam przechowywanie w szkle warzyw, owoców z takim listkiem ręcznika papierowego. To jest w ogóle game changer. No dobra, moi drodzy, lecimy z tym szybkim, ekspresowym tematem obiadowym, żeby nie jeść kanapki, bo staram się z tym walczyć. Przede wszystkim, dlatego że to będą gnioki ze szpinakiem, mamy oczywiście składnik główny. Nie kupiłam niestety takich już ugotowanych, żeby tylko je wyrzucić do zapiekania. Tylko mam takie, które za chwilę, dwie minuty ugotuję i będą idealne. Druga rzecz, szpinak. Szpinak jest w wygodnych porcjach, w takich kostkach i on jest super. Ja bardzo często go kupuję w Lidlu, więc jak wrzucacie tutaj gnioki, to do tego ten szpinak będzie w takich porcjach fajnie wyglądał. Czyszczę lodówkę, dlatego też mam ten ser fetopodobny, który... który dodam do środka. Cebula, czosnek, śmietanka i... ser żółty. Tam w przepisie jest kurczak, natomiast ja nie mam kurczaka, więc użyję boczku, bo został mi, więc go po prostu też chcę zużyć. W międzyczasie, jak czekam na obiad, bo 20 minut w piekarniku gnioki muszą siedzieć, stwierdziłam, że pokażę wam coś, co w kuchni. Jak już jesteśmy w tematach kulinarnych, w ogóle to będzie taki domowo-gotowaniowy vlog. Rzecz, która naprawdę usprawniła kuchenne życie. Już jestem. Sprzęt, o którym chciałam wam powiedzieć, to jest taki sprzęt do ostrzenia noży. Nie wiem, jak jest u was, ale dla mnie po prostu nie ma nic bardziej frustrującego niż tępe noże, jak się gotuje i wiecie, tak... ledwo cokolwiek kroi. Kokos gdzieś tutaj się pojawił. Siemanko. No i zamówiłam sobie ostatnio taki sprzęt, ostrzałkę elektryczną, bo zawsze to jest taka ręczna, ale jakoś tak nie sprawdzało się to u mnie specjalnie. I jak to ja, mistrz szukania różnych opinii, szperania w internecie, w poszukiwaniu jakiegoś super sprzętu, na Allegro wyczaiłam coś takiego. Poczekajcie, bo z tej strony będzie widać. Coś takiego. Marka nazywa się Camry, o ile dobrze czytam. I po tej mojej golarce, którą też wam na kanale polecałam i z tego co widziałam, bardzo dużo osób kupiło tą golarkę. To jest sprzęt, który również polecam. Używam go tak plus minus 2 miesiące i na ten moment sprawdza się super. Nie popsuł się, a naprawdę noże są bardzo ostre. W sensie minus jest taki, że naprawdę można czasem się pokaleczyć i trzeba bardzo uważać, żeby no wiecie, nie zrobić sobie krzywdy, bo te noże są naprawdę taką, wiecie, tam jest igła, więc trzeba być ostrożnym. Wygląda to w ten sposób, macie takie dwa jakby stanowiska. To jest mocny sprzęt, bo on dosyć tak głośno chodzi. Jak tutaj uruchomimy go, no to teraz nie będzie nic słychać, ale jak zaczniemy ostrzyć noże, to dopiero będzie ten taki bardzo nieprzyjemny i charakterystyczny dźwięk. Więc jeżeli macie ten sam problem, tak jak ja miałam z tymi tępymi nożami, to taki sprzęt jest super sprawą, tylko bardzo proszę sprzedawców z Allegro, żeby specjalnie nie podwyższali cen, bo w przypadku golarki, jak polecałam ją, ja ją kupiłam za 119 zł, a dziewczyny pisały, że kupowały za 149 i w przypadku tego może być podobnie, więc dlaczego tak robimy? No nie róbmy tak. Just like I own it. I'm rolling to the beat just like I wrote it. Watching the sun go down is disappearing. Dzień dobry, moi drodzy, jesteśmy już na miejscu z Kasią. Właśnie jesteśmy w trakcie rozpakowywania się całego tego majdanu, bo dzisiaj focimy kolekcję wiosna-lato z Dagiem, więc rozkładamy wszystkie dodatki. Kasia właśnie tam z tyłu prasuje i za chwilę z chłopakami będziemy robić zdjęcia. No i co? Zobaczmy, co u mnie. Kocham robić, to jest moja ulubiona czynność, naprawdę. Prasowanie to jest my favorite.
najlepsza rzecz, która mnie relaksuje, powiedziałabym. Taki ładny guzik. Takie trochę Carrington style. No bo ja jestem teraz na bogato. Albo bogato, albo wcale. No więc w każdym razie Kasia prasuje. Tutaj mamy wszystkie stylówki. Tutaj troszeczkę części, już taki mały sneak peek torebek. Jeżeli chodzi o stylówki, to w dalszym ciągu klasyka, dlatego że to fajnie wygląda na zdjęciach. Kwiaty i klimaty lniano letnie zostawiamy sobie na drugą część. Jestem główna gwiazda. Dla nas? Nie. Dla ciebie. O, super. Proszę. No, dziękuję ci bardzo. A widzę, że dzisiaj róż, Oskar, nie niebieski. Fuksja. Nie poznajesz kolorów. No właśnie tak, trochę i pasek fuksja. I buty. Nie, ale propsuję. Nie, spoko, bym ci wyrabiasz swój styl. Maci. Naprawdę. Uczę się od najlepszych. Hashtag. No. Hashtag Mali. Oczywiście. Hashtag Mali. Mam nadzieję, słuchajcie, że jak będziemy tak manifestować tą wiosnę tymi bukietami i kwiatami, to ona w końcu przyjdzie, więc taki też był mój zamiar, także bukiet piękny jest i tak jakby przywołujemy wiosnę, więc mam nadzieję, że już niedługo do nas przyjdzie. A marzec to też oprócz wiosny jest przede wszystkim Dzień Kobiet. Ja w ogóle jakoś tak, wiecie co, zapomniałam o tym i jakoś tak szybko mi ten Dzień Kobiet przemknął, ale gadałam ostatnio z Karoliną, pozdrawiam cię kochana, jeżeli oglądasz, na temat badań i po prostu ja to odkładałam już tak długo, że stwierdziłam, że właśnie Dzień Kobiet to będzie taka okazja i pretekst do tego, żeby sobie te badania zrobić. Więc to jest taki trochę spóźniony prezent, ale jestem z siebie dumna, bo w końcu je załatwiłam. Jeszcze czeka mnie progesteron, ale to w przyszłości, bo to jest, robi się to badanie w innym dniu cyklu. Więc hormony mają to do siebie, że robi się w różnych dniach cyklu właśnie te badania. Ale jestem z siebie dumna i stwierdziłam, że Wam o tym powiem po to, żeby zachęcić Was do tego, żeby prześwietlić organizm, żeby zwrócić też na to uwagę, bo tak czasami dużą wagę przywiązuje się do wyglądu zewnętrznego, do, nie wiem, pielęgnacji, do dbania o włosy, nie wiem, do, no ja to nie jestem mistrzem w tym, ale do odpowiedniego żywienia, ćwiczeń i tak dalej. A gdzieś tam zapomina się o tym, że raz na jakiś czas najlepszym prezentem dla siebie będzie po prostu prześwietlenie tego, co się dzieje w naszym organizmie. I ja w tym właśnie w marcu stwierdziłam, że to zrobię. W ogóle odebrałam już wyniki, więc to w tempie ekspresowym wszystko zostało zrobione. Natomiast to jest taki temat, że no warto by było jednak udać się do specjalisty i pod kątem swojego organizmu dobrać konkretne badania, bo oczywiście hormony możemy badać, ale dobrze by było jednak mieć kogoś, kto na to, na te wyniki później spojrzy w odpowiedni sposób i powie, że aha, to jest okej, to jest nie okej. Natomiast hormony to już jest taki grubszy kaliber, mam wrażenie. A jeżeli chociażby macie czas i ochotę zrobić sobie zwykły zestaw badań, najprostszy pakiet, to też będzie super. Ja po prostu nad hormonami się telepałam nie wiem ile lat i w ogóle po drugim dziecku jakoś tak totalnie zaniedbałam kwestie zdrowotne, bo wiecie, zawsze oczywiście nie ma czasu na to. Więc ja zrobiłam sobie full pakiet, począwszy od TSH przez testosteron, FT3, FT4, poziomy oczywiście B12 i D3, FSH, LH, estradiol. Ja w opisie do filmu wrzucę Wam moją listę, taką przykładową, ale super by było, gdyby jednak dostosować to do swoich potrzeb, bo no, takie rzeczy jak badania to jest tak indywidualna sprawa, że musicie tutaj wziąć poprawkę. Ja stwierdziłam po prostu, że się podzielę tym, bo mnie zainspirowała Karolina, żeby to zrobić i realnie poszła mi w końcu to zrobiłam, rzecz, którą odwlekałam miesiącami i może Was też zainspiruje do tego, żeby właśnie z przyjściem wiosny zadbać nie tylko o wietrzenie szafy, o porządki w domu, o jakąś, nie wiem, pielęgnację czy jakieś fajne ciuchy na wiosnę, ale przede wszystkim zrobić sobie taki prezent z okazji wiosny, która będzie zaraz, i z okazji Dnia Kobiet, który był, żeby prześwietlić swój organizm i sprawdzić, co tam w środku się dzieje, bo to w zasadzie
szczerze mówiąc, jest no, najważniejsze. Bez tego to w ogóle nie ruszymy. Także bez względu na to, słuchajcie, czy jesteście zdrowi jak ryba i jesteście po prostu przykładem osoby, która dba o zdrowie tak na 200%, czy tak jak ja trochę pewne tematy zaniedbałyście i rzuciłyście w kąt, to zachęcam do tego, żeby z okazji wiosny zrobić, skontrolować, trzymać rękę na pulsie. Oprócz takich badań standardowych, które powinniśmy wykonywać raz na jakiś czas, można sobie prześwietlić hormony, zerknąć i przyjrzeć się trochę, jak wygląda Wasz cykl, jak się czujecie. Oczywiście zerkamy, idąc dalej w tematy badania piersi. Tutaj też trzymamy rękę na pulsie. Ja już mam to ze sobą w tym roku, więc mogę to odhaczyć. Także dbamy, dziewczyny, o siebie, bo wiem, że to nie jest super klikalne, insta-friendly i to nie jest najnowsza bluzka z Zary, którą można od razu kliknąć i kupić. I to są boring rzeczy. Niemniej jednak, korzystając z okazji, że ogląda nas tyle dziewczyn, stwierdziłam, że o takich rzeczach również warto mówić. Ja pamiętam, jak byłam młodsza, jak po macoszemu traktowałam takie rzeczy, to był w ogóle dramat, ale mam nadzieję, że teraz w takim wieku trochę większej świadomości może zainspiruje i te młodsze dziewczyny, i te dziewczyny w naszym wieku, i dziewczyny starsze. To nie ma znaczenia, tak naprawdę. Moi drodzy, będziemy kończyć powoli tego vloga. Ja cała ubrana na zielono po prostu manifestuję tą wiosnę, więc ja mam nadzieję, że ona naprawdę niedługo przyjdzie i te najbliższe miesiące będą już takie bardziej słoneczne i w kolorowych barwach. Ten marzec był strasznie chaotyczny. Nie wiem, czy tylko w moim odczuciu, ale tak jak ta pogoda, po prostu deszcz, śnieg, słońce, za chwilę nie, więc groch z kapustą, ale mam nadzieję, że przyszłe miesiące już będą odrobinę bardziej spokojniejsze. Całuję Was gorąco, dziękuję za to, że byliśmy razem przez te kilkanaście minut. Jak zawsze widzimy się w kolejnych filmach i do zobaczenia. Buziaki, pa, pa!